To już Słuchaj, kochana, a jesteśmy już? Tak, już mamy live'a? Dobra, kochani, kobieta, ale to ty musisz chociaż dzień ja dobry wiem, powiedzieć. Ale mówię już dzień dobry, tylko... Nie, to musisz włączyć wszystko i być ze mną, bo to jest takie nieładne i niegrzeczne. Zapraszamy kobietę. Przepraszam cię, Martyna, muszę trochę pokrzyczeć na menu. Dobra, już. Możesz? No, chciałbym, żeby nasi widzowie, którzy oglądają nas... A jak zrobić, żeby u mnie też było widać? A jak nas widać w ogóle? Martyna, ja za chwilę cię zaproszę i ty po prostu wejdziesz. Zaraz zobaczysz. Słuchajcie, w ogóle mieliśmy ostatnie słowo jakość, jak zauważyliście po naszej stronie i zastanawialiśmy się, o co chodzi. Okazuje się, to chyba jest wina starego telefonu. Kochani, także witamy was jeszcze raz gorąco. Posłychać, tak. Nie, no jeszcze nie zaprosiłam, poczekam na ciebie, żebyś ty ładnie zaprosił. No. Ale to nie zapraszaj, no, tylko się przywitaj i zaproś. Dobrze, przed państwem Martyna Wojciechowska. To nie jest tak, Jezus do wyboru. Jest Martyna. Odklikniesz, bo cię zaprosiliśmy. Tak, musieliśmy przeprowadzić małe szkolenie techniczne, ale mam nadzieję, że... Jest Martyna. Teraz pytanie, czy nam się zepsuło teraz? Słyszysz dzień nas? Dobry. A, jest. Tak. Panie Ale. I to jest tak, że mnie teraz też widać, tak? Tak, teraz widzisz, my widzimy ciebie. Mało tego, czekaliśmy na ciebie od samego początku istnienia domówki, tak, naprawdę. Czyli po pierwszym tygodniu musimy koniecznie z Martyną zrobić domówkę i w końcu 2 lata musiało minąć z hakiem i się udało. I wiesz Martyna, bo jest w tym określony cel, żebyś ty zmotywowała takie kobiety jak ja i takich mężczyzn, to nie musisz, bo on cały czas jakby... Jest zmotywowany. Zmotywowany jest do życia i bycia, jest strasznie gorąco, ale Martyna, ty... Kobietom pokazujesz, oprócz tego, że fantastyczne rzeczy robisz, ty kobietom pokazujesz, że można jednocześnie być matką i realizować siebie. Jak tego dokonać, Martyna? Słuchaj, chciałabym wiedzieć, bo ja nie mam takiego przekonania, Asia, wcale, że to mi tak jakoś super wychodzi. Ja nie znam, naprawdę nie znam mamy, która miałaby takie poczucie, że to ogarnia, tak jakby sobie wyobrażała, że można to ogarnąć. No więc powiem tak, ja nie mam na to recepty, ja cały czas próbuję, a czy mi to wyszło, to wiesz, zapytamy się Maryśki, kiedy ona będzie dorosła i wtedy podsumuje mnie, czy rzeczywiście ja dałam radę być jednocześnie mamą, realizować pasję, pracować, być na domówcą do wborów, wiesz, i łapać te wszystkie... No późno, ona już śpi, prawda, o 22:00. Tak, takie 14-latki. Tak, jasne, tak. Mhm. Oczywiście, nie, moja córka chodzi spać później ode mnie i przyznaję, że ja próbowałam ją zmusić do tego, żeby chodziła spać wcześniej, bo ja chcę się kłaść wcześniej, natomiast powiedziałam, mamo, sorry, nie? Natomiast jest teraz, słuchajcie, na obozie, jest na wyjeździe, więc ja mam wolną chatę i z tej okazji jestem na domówce u doborów. No właśnie. Przepraszam, masz szklankę wody, czy masz, nie wiem, pokaż, co masz. Słuchaj, no mam szklankę wody, a co myślałaś o napojach wyskakowych w związku z tym, że mam wolną chatę i jestem na domówce? Ja bym tak zrobił. Na no, ja też widzisz. Znaczy, nie powiem, że nuda hała, bo jestem z wami, więc jest wspaniale ze szklanką wody. Martyna, w ogóle powiem ci szczerze, tak sobie myślę i przypominam sobie taką scenę. Ciekawe, czy ją pamiętasz. Pewnie jej nie pamiętasz, dla ciebie to nie było nic nadzwyczajnego, dla mnie owszem. Jest rok 2001, Wiertnicza. Przypomnijmy Państwu, co to jest Wiertnicza w żargonie medialnym. Siedziba stacji, wiesz, wolno u Was na kanale wymienić tę nazwę. Tak, ale my jesteśmy to jest na moim kanale. Słuchaj, ekumenicznie. No dobra, tak, siedziba stacji TVN, to prawda. Tak, chyba, jeśli dobrze pamiętam, to Nowa już jest na Augustówce, prawda, na innym adresie. Nie, Nowa właśnie Stara była na Augustówce, a Nowa jest na Wiertniczej. Okay. Dla tych, którzy nie są z Warszawy, generalnie jest to Wilanów, granica, właściwie to jest granica Wilanowa i Sadyby. I stara siedziba TVN-u, która po dziś dzień jakby spełnia jakąś tam swoją funkcję, nie wiem, bo mnie tam nie wpuszczają, ale tam jest, ta stara siedziba jest po stronie Sadyby jeszcze, a nowa już jest po stronie Wilanowa. I dlaczego o tym mówię? Bo stara siedziba TVN-u, Wiertnicza, powstaje, dopiero budowany jest nowy kanał, pierwszy w Polsce kanał informacyjny TVN24. Wchodzę jako wówczas młody, początkujący, przygotowujący się do pracy dziennikarza sportowego, wówczas jeszcze do make-upowni. Tam na dole, pamiętasz, była taka miejsce, gdzie się make-up robiło. Tak. I robię tak. O Boże, to ta z Automaniaka i Big Brothera. Nie, powiedział coś więcej, dobra, ta petarda. Powiedziałem coś innego, ale nie powiem, dlaczego mówię coś więcej. Ponieważ, proszę Państwa, to były czasy, kiedy
Martyna, bo ty robiłaś co? Jedną edycję Big Brothera tak naprawdę, czy więcej? Nie, więcej. Nie, więcej. Słuchaj, ja mieszkałam w Sękocinie. Przez jakiś czas, tak. Tak. Prowadziłam 3 edycje programu Big Brother. Pierwszą z Grzesiem Niecługowym, świętej pamięci już dzisiaj, potem 2 jeszcze z Andrzejem Sołtysikiem, więc wiesz, jestem weteranką tego programu, chyba jako jedyna przetrwałam wszystkie edycje. Ale przyzna, że ta pierwsza, jak zazwyczaj z tego typu programami, to był największy szał w ogóle, nie? I wszyscy najlepiej pamiętamy tych bohaterów z tamtych czasów, ale ja ciebie pamiętam głównie z Automaniaka. No ale bo, poczekaj, bo chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Ja wchodzę i tam jest Martyna, która przygotowywała się wtedy do jakiegoś zwiastuna chyba, czy jakiś tam coś nagrywaliście i byłaś takim skórzanym, pełnym stroju, jak taka Catwoman. Ja zapewne przyjechałam motocyklem do pracy, jak zresztą zwykle przyjeżdżałam i do dzisiaj zresztą jeżdżę motocyklem, więc rzeczywiście pierwszy mój w ogóle wjazd do TVN-u, kiedy ja jeszcze tam nie pracowałam, był też w takim pełnym stroju motocyklowym i z kaskiem. I to było tak, że podobno szefowie stacji się wtedy podzielili, tak? Jedna grupa była absolutnie anty, że no, kobieta nie może o motoryzacji opowiadać, bo przecież wiadomo, że wszyscy mężczyźni się w tym kraju znają na motoryzacji, więc jakim cudem kobieta może o tej motoryzacji opowiadać? A druga część, która była w zdecydowanej mniejszości, bo był to podobno głównie prezes Mariusz Walter, powiedział, że no nie, właśnie w naszej telewizji kobieta i to ta kobieta będzie o motoryzacji opowiadać. I tak narodził się program Automaniak, to było jeszcze wcześniej, bo to był 97 rok w zasadzie, kiedy ten program się rodził. A ten czas, kiedy się spotkaliśmy, to już program Big Brother, który poprowadziłam, nie wiedząc w ogóle na co się decyduję, ponieważ nie było reality show w Polsce, nikt nie wiedział, jak taki program ma wyglądać. Mam takie poczucie, że brałam udział jednak w tworzeniu w ogóle i wymyślaniu tej nowoczesnej telewizji. Ja zostałam po prostu zawezwana do gabinetu Edwarda Miszczaka. Pamiętam, przyjechałam motocyklem, usiadłam i tak, no, co tam? I mówi, słuchaj, jest taki program Big Brother, słyszałaś? Mówię, no coś tam słyszałam, naprawdę, przysięgam wam, nie wiedziałam w ogóle, co to jest. Powiedział, dobra, to poprowadzisz go od przyszłego tygodnia. A w ogóle trwały jakieś miesiącami castingi na prowadzących. Ja nigdy nie wzięłam udziału, słuchajcie, w żadnym castingu. I po prostu dostałam ten program i powiem wam, że to był pierwszy mój w życiu program, który poprowadziłam na żywo. To był pierwszy odcinek programu Big Brother. I tam od razu 5 milionów widzów, nie? Coś takiego. Nie? Bardzo dużo. Znaczy, dochodziliśmy chyba do 8 milionów. Do dzisiaj to już jest w ogóle niemożliwe, bo już nie ma czegoś takiego. Natomiast wiecie, co jest najbardziej niesamowite? Że ja nie wiem, czy dzisiaj ktoś by powierzył po prostu takiej osobie, która nigdy nie robiła żadnego programu na żywo, czy by powierzył w ogóle taką odpowiedzialność. Ja się wszystkiego uczyłam na żywym organizmie, ale jak zobaczyłam to 5, 4, 3, w ogóle jesteś, mówię, jestem. I poczułam tę energię, natomiast następnego dnia moje życie zmieniło się bezpowrotnie. Weszłam do sklepu kupić bułki i zrozumiałam, że już nic nie będzie takie samo, bo program Automania, który był spełnieniem moich marzeń, ja po prostu chciałam zajmować się motoryzacją do końca życia i nie myślałam w ogóle, że gdziekolwiek indziej trafię. Patrzcie, jak się poukładało wszystko. No, okazało się, że program Big Brother po prostu zmienił moje życie, a mianowicie dał mi nieprawdopodobną rozpoznawalność, taką no, pewnie też znów no, nieporównywalną do tego, co mamy dzisiaj, bo 20 lat temu no, to nie było takiej możliwości wyboru i nie było internetu. I to było rzeczywiście no, niesamowite, jak przyjeżdżę. Ja do dzisiaj pamiętam, jak wszedłem, zacząłem jak dla mnie największą gwiazdę wówczas TVN-u, czyli Martyna Wojciechowska w lateksie. Co? Dlaczego? Przepraszam, bo ja ci chciałam powiedzieć, Martyna, że z drugiej strony ja byłam wtedy na studiach, nie siedział obok mnie Maciek, miałam chłopaka, reżysera z zagranicy, który powiedział mi, stara, ty to musisz zobaczyć, rozumiesz? Czyli w ogóle inna bajka, tak? Szkoła filmowa. Wiesz, o co chodzi? Zjawisko, nie? Naprawdę my znaliśmy wszyscy, mimo że byliśmy w szkole filmowej, bardzo hermetycznie, w hermetycznym środowisku, kompletnie nie lubiącym telewizji, a wszyscy oglądali Big Brothera. To było coś tak nieprawdopodobnie innego, wiesz, i to coś tak nieprawdopodobnie, tak jak ty mówisz, no w ogóle nie polskiego, nie? To był nowy początek, nowa telewizja. To jest w ogóle wspaniałe, bo ja tak sobie myślę, że miałam swój udział w różnych bardzo przełomowych projektach, bo pamiętam, że i znów wrócę do tego Automaniaka, bo to był mój taki ukochany projekt, który powstał dosyć surrealistycznie, a mianowicie ja w ogóle kiedyś odebrałam taki telefon
że no, kobiet jeżdżących na motocyklach wtedy to w ogóle nie było. Dzisiaj więcej kobiet chyba robi prawo jazdy na motocykl niż mężczyzn, co mnie mega cieszy. To bezprawka. To inna sprawa. Bo kobiety są porządniejsze, prawda? Ale dostałam propozycję robienia takiego programu o motocyklach. Ja jakoś tak uczyłam się wszystkiego znów na żywym organizmie, bo ja nigdy nie chciałam pracować w mediach i w ogóle nie o tym myślałam. Ja mam wykształcenie w ogóle ekonomiczne, żeby było śmieszniej. Ja pamiętam, że tak mówię, słuchajcie, tak trochę nam brak rozmachu, bo my robiliśmy program, który oglądało 10 osób, z czego 7 to było z mojej rodziny, więc wiecie, telewizja kablowa ATV, ja tam o tych motocyklach opowiadałam jakimś piskliwym głosem w tym moim obcisłym kombinezonie i pamiętam, że na maszynie, wiecie, ja tam wystukaliśmy scenariusz z kolegą takiego programu w ogóle o motoryzacji i ja po prostu wysłałam ten program w kopercie ze znaczkiem pocztowym normalnie do wszystkich telewizji, słuchaj, i żeby nie było, do Polsatu też posłałam, wiesz. Ale na serio, ja wysłałam... On wtedy był publiczną. Nie, słuchaj, a, no tak. Słuchaj, ja wysłałam wtedy, ale wysłałam do TVP1, do TVP2, śmieję się, że dzisiaj bym nie wysłała, wiecie, ale wtedy wysłałam do, właśnie do Polsatu, zatytułowałam właśnie tam do kogo, do TVN-u, to była powstająca właśnie telewizja i po prostu tam mnie chcieli, więc jakby ten automaniak był jakimś takim przełomem. Potem był program Big Brother, który był super w ogóle przełomem i mam wrażenie, że jednak wspaniale było w tym uczestniczyć, bo to była międzynarodowa ekipa z całego świata, ja się nauczyłam bardzo dużo. Niezależnie od tego, jak dzisiaj oceniamy reality show, to po prostu uczestniczenie w tym było świetne. To zjawisko popkulturowe jest. Wiesz co, tak. A potem z kolei wymyśliłam sobie program podróżniczy, który znów no, nie spotkał się z jakimś wielkim entuzjazmem ze strony moich szefów, którzy mówili, ale podróżniczy, w sensie co ty tam będziesz robić? No wiesz, był Halik, była Dzikowska, jakby to już było i no i co? Ja, słuchajcie, za naprawdę zdobyte przez siebie środki pojechałam, pamiętam wtedy do RPA, żeby nagrać pilota pierwszego programu podróżniczego, czyli można powiedzieć, że byłam takim vlogerem trochę, ponieważ moim kolegą, który towarzyszył w tej wyprawie, był początkujący, naprawdę jeszcze nieznany producent telewizyjny Rinke Royens, który właśnie zakładał w ogóle swoją firmę Rockstar. To była jego pierwsza mikroprodukcja, bo my pojechaliśmy po prostu we dwójkę, wzięliśmy takie małe kamerki, no handykamy, no bo nie mieliśmy dużych kamer, no więc przez chwilę był ze mną Rinke i tam coś nagrywaliśmy, a potem ja pojechałam dalej w tę podróż, bo to była podróż po RPA. I ja na taką maleńką kamerę, gdzie ona miała taką cudowną rzecz, że można było tę klapkę odkręcić, tak? Ale to była normalna kamera na kasety w ogóle pakowane i ja się tak samo nagrywałam, no bo nie miałam operatora. I ja tak nagrałam, słuchajcie, pilota tego programu. Pionierka internetu tak naprawdę, właśnie, bo to jest internetowy realizm. Słuchaj, więc wiesz co, ja tak trafiłam do... I z tym pilotem pojawiłam się właśnie w stacji. Nie, to jakieś nawet to się da oglądać, wiesz, tylko jak znajdziesz na to pieniądze, to sobie to rób. I takie były początki w ogóle programu, który został przekształcony w program Misja Martyna, który się pojawił w 2003-2004 roku. No a potem znów uważam jakoś takie trochę jednak pionierskie i przełomowe wydarzenie, czyli program Kobieta na krańcu świata. I tu powiedziałeś, Maciek, że zwykle, wiesz, pierwszy sezon to się ogląda, prawda? No to znaczy uważam, produkcja. Tak, no a Kobieta na krańcu świata jakby jest o tyle cudownym, no dla mnie cudownym wydarzeniem medialnym, że z sezonu na sezon ten program się cały czas ogląda i ma coraz większe grono osób, którzy oglądają. No i tak powstało programów Kobieta na krańcu świata 109 łącznie, dokładnie. Czyli 109 twoich podróży, nie? Tak, niektóre były to jakieś tam łączone wyjazdy, ale no łącznie można powiedzieć, że tak. A dzisiaj widzimy się, słuchajcie, na domówce u Domborów i też bym powiedziała, że w ogóle ta forma, wiecie, bycia w kontakcie z widzami, to też jest coś...
tych produkcjach. Ja po prostu się w tym nie widziałam i nie czułam. I naprawdę myślałam o tym, że poniosę za to srogą karę, bo wiecie, pewnym osobom się nie odmawia, kiedy dostajesz produkcję. Natomiast ja po prostu chciałam iść swoją drogą i miałam świadomość, że ta droga jest wyboista, kręta i ona wcale nie musi skończyć się dobrze, to nie musi być bynajmniej sukces medialny, więc przyznaję, że wchodząc na tę drogę, wbrew wielu osobom, wręcz przy zdecydowanych sprzeciwach i kłodach rzucanych pod nogi, ja się uparłam. Ja się uparłam i też dzisiaj uważam, że była to najlepsza możliwa decyzja, tak? Bo po pierwsze zajęłam się podróżami, zajęłam się innymi kulturami, zajęłam się w moim odczuciu takim, starałam się być taką forpoczną trochę tolerancji, która dzisiaj jest tematem w mediach, a wtedy naprawdę nie była i naprawdę pokazywanie innych kultur i pokazywanie, że nasza koncepcja świata, nasza tutaj europejska, bo my jesteśmy mega europocentryczni, w ogóle uważamy, że mamy monopol na wiedzę i w ogóle wiemy, jak powinny wyglądać związki, co to znaczy rodzina, prawda? Wiemy, co jest dobre i co jest złe i próbujemy tę naszą wiedzę i to głębokie przeświadczenie narzucać całemu światu. Tymczasem świat zachodu, powiedzmy kultura, którą znamy, to jest zaledwie 16% ze wszystkich blisko 8 miliardów ludzi na świecie, więc ja bardzo chciałam powiedzieć, zobaczcie, są ludzie, którzy żyją zupełnie inaczej i uważają, że tamto to jest norma, a to, co my robimy, jest nienormalne. Z tej perspektywy norma w skali świata nie istnieje, nie ma prawa istnieć. I to było pierwsze, co ja chciałam robić, a drugie, co zrobiłam i tu przyznaję, takim momentem szumowym było urodzenie mojej córki Marysi. Ja zwróciłam się właśnie w stronę kobiet i zaczęłam głośno mówić o przemocy wobec kobiet w różnych sferach. I to było przed ruchem MeToo, tak? To było przed tymi dzisiaj wydawałoby się oczywistymi prokobiecymi ruchami. Natomiast ja wtedy miałam takie poczucie, że w jakiejś manie grzęznę i mówię rzeczy, na które czasami chyba nie wszyscy byliśmy gotowi. Gotowi. Tak, ale z drugiej strony, wiesz, przychodziły do mnie kobiety i mówiły po cichu, wie pani, ja też tego doświadczyłam, ja wiem, co to znaczy, tak? Ja rozumiem, czym jest przemoc domowa. Ja doświadczyłam, tu wiecie, no nie chcę psuć atmosfery, ale to były czasami bardzo naprawdę przykre i ciężkie tematy. I nie miały odwagi w ogóle mówić głośno o doświadczeniach, które są udziałem wielu z nas, ale z różnych przyczyn. Przecież przez lata o tym nie mówiłyśmy i nie mówiliśmy, bo też żeby nie było, że ja tak tylko wiecie o tych kobietach, ja uważam, że mężczyźni mają naprawdę też ciężkie życie w dzisiejszych czasach. Nie mogą, no tak, ale wiecie, ciężkie też w takim rozumieniu, że wiecie, bycie mężczyzną niosło też taki pewien ładunek i oczekuje się od mężczyzn różnych określonych rzeczy, a ja wierzę, że mężczyźni też chcą móc pokazać swoją wrażliwość, słabość i to też nie jest łatwe, więc i my kobiety i wy mężczyźni, w ogóle my ludzie mierzymy się z różnymi wyzwaniami i po prostu warto o tym mówić głośno i tym samym inspirować i dodawać sobie otuchy. Tak, ale wiesz, warto to robić wtedy, kiedy za tym nie kryją się same puste słowa, ty tak żyjesz, wiesz, ty jesteś bardzo spójna wizerunkowo od wielu lat. Dlatego to działa. Nie? I dlatego to działa, dlatego ludzie ci ufają, bo wiedzą też, że za tym nie kryje się nikt. Powiedz mi coś takiego, wiesz. Ale mi właśnie widziałam, że się wyświetliło, że YouTube nie działa. YouTube nie działa, właśnie naprawiliśmy, bo ja chciałabym napomknąć o ważnej. Ale słuchajcie, ja tylko chcę powiedzieć, żebyście nie byli dla mnie tacy mili, bo dużo dostałam od was takich naprawdę miłych słów, żeby ale nie wyszło. Słuchaj, ta domówka ma pokazać gościa prawdziwego, ale no nie możemy mówić, że nam się coś w tobie nie podoba, jak nam się podoba. Natomiast ja powiem ci szczerze, że jak usłyszałam, że ty robisz YouTube'a, a nam ten YouTube, witamy wszystkich widzów YouTube'a, so,
Bo bardzo trudno jest, że tak powiem, robić i tu, i tam. Dobrze. Trudne jest w ogóle przejście z telewizji do internetu. Tak, ale też z internetu, z Instagrama z kolei przejść na YouTube'a, to jest zupełnie coś innego, potrzeba dużo więcej czasu na to i nam to trochę tak idzie jak po grudzie, a ty wystrzeliłaś, kobieto. O, już nie szalej, Asia, wiesz, jakby... Słuchaj, masz przycisk, którego my nie mamy, a jesteś z kanałem dwa razy krócej, nie? Ile masz, pół roku? Nie, no już rok jestem. No to jesteś, no to... 2,5 razy dłużej jesteś. Rozumiesz. Nam nie wychodzi. Nie umiemy 80 tysięcy mamy teraz, nawet czy tam nie. Nawet nie? Nie umiemy w YouTube. Słuchajcie, no... Ja weszłam w tę przestrzeń podcastów YouTube'a z pewną taką nieśmiałością, bo ja doskonale wiem, jaką opinią cieszą się ludzie z telewizji. Przepraszam, mamy też 13-latkę, okej? No właśnie. Jesteśmy dziadersami, boomerami. Wszystko. No jakby, słuchaj, ja to wszystko wiem. No więc moja Mańka oczywiście kwestionowała, czy w ogóle ja to będę umiała zrobić. Mamo, kto to w ogóle będzie oglądał? I naprawdę ona była moją... Młoda cię disowała? Tak jak nas? Tak, no jasne. No jasne, słuchaj, ja mam cały czas, jak po prostu nikt mnie tak nie potrafi ściąć jak moje dziecko, a jest przy tym szalenie też... No błyskotliwa, muszę powiedzieć, więc robi to naprawdę dobrze, ale to, wiesz, to mnie mobilizuje też, ja się bardzo dużo uczę i bardzo dużo śledzę i staram się łapać te nowe trendy, ale pamiętam, przepraszam, bo mi tu lata kocia sierść, bo mój kot ma parcie na szkło i się tutaj wpakował na kolana. Nasz kota, my mamy Słuchajcie, no i trafiamy do wszystkich fanów zwierząt. Więc ja powiem tak, weszłam w tę przestrzeń z taką świadomością, że łatwo się na tym poślizgnąć. I też powiem tak, w telewizji dosyć łatwo jest ukryć porażkę, bo tam się puści, wiecie, do press-serwisu, że no, program zbiera świetne opinie, tak? W internecie nie ma przeproś, to znaczy albo masz widzów, albo nie masz widzów. I to widzisz live i no, wymaga to, uważam też dużej odwagi dla kogoś, kto ma jakąś pozycję w tych tradycyjnych mediach, czy wiecie, przechodzić na tę drugą stronę mocy. Nie powiem ciemną absolutnie, bo ja jestem zdania, że i media te tradycyjne, i media, te nowe media, absolutnie mogą istnieć równolegle. I generalnie... Ale czy wydaje ci się, że te media tradycyjne idą w stronę takiego wzrostu, w jakim idą inne pozostałe media? Nie. Słuchaj, ja mam świadomość, tak? Ja wiem, do czego zmierzamy, że zmierzamy, czy tak, czy inaczej, do VOD w rozumieniu tego, że będziemy oglądać treści, jakie chcemy, kiedy chcemy i będziemy sami decydować w ogóle, kogo chcemy oglądać, a nie kto jest pupilkiem szefa stacji. Wiemy. Ale tak? Nie uważasz, że to jest genialne? To jest dobre. To jest genialne. Ja zobacz, jestem bardzo... fantastycznych ludzi. Popatrz, nie wiem, na ile jesteś głęboko w tym jako widz. My... z racji tego, że tworzymy sporo kontentu, też dużo obserwujemy, bo chcemy wiedzieć, czym ludzie żyją, co się ludziom podoba. Ilu jest fantastycznych twórców, ludzi, którzy powstali właściwie tylko i wyłącznie z internetu, nawet część z nich nas dzisiaj ogląda, którzy jakby nie mieli nawet szansy, bo to wiadomo, wiesz dobrze, że ta kariera w telewizji, sama powiedziałaś, to jest zbieg tysiąca różnych okoliczności i tysiąca różnych zbiegów okoliczności tak naprawdę. A tutaj... też oczywiście jest zbieg okoliczności, ale jak masz fajny pomysł, to naprawdę wielu genialnych ludzi dostało swoją szansę na to. To jest takie egalitarne, powiedziałbym socjalistyczne w dobrym tego słowa znaczeniu narzędzie medialne. Absolutnie masz rację i świetnie jest to powiedziane. Wiesz, kiedy ja zaczynałam nagrywać te moje tak, pierwsze wideo, bo to nawet nie były programy z podróży, no bardzo bym sobie życzyła mieć taką przestrzeń, gdzie mogłabym to wrzucić i to by się samo zweryfikowało, czy ludzie chcą oglądać, czy nie. No ja zależałam od decyzji szefów. Na szczęście dostałam tę szansę, bo jakbym debiutowała teraz, no nie wiem, ale zadebiutowałam całkiem niedawno na YouTubie i jakoś to idzie w rozumieniu takim, że też postanowiłam robić ten YouTube i te moje podcasty na własnych zasadach. Ja słuchajcie, wiem co robić, żeby się klikało. Wiem, kogo zapraszać, wiem, jakie dawać nagłówki, które się będą klikać, natomiast ja jednak jestem z takiej, po pierwsze, chyba trochę jednak starej szkoły, ale w tym rozumieniu dobrej, takiej też ogromnej odpowiedzialności,
takiego, ja się bardzo przygotowuję, ja bardzo szanuję moich gości, szanuję moich widzów i staram się to robić na takim naprawdę, wiecie, nie tak od niechcenia, tylko naprawdę się przykładam. I żeby było jasne, to się nie przekłada aż tak na oglądalność, jakby mogło się wydawać. Natomiast jest parę patentów na oglądalność na YouTubie, ale nie wiem, czy jesteśmy w tej grupie wiekowej, która jeszcze powinna takie rzeczy robić. No właśnie, więc ja mam takie poczucie, że po prostu robię swoje, tak? I robię to tak, jak ja czuję, że chciałabym, żeby to wyglądało. Zapraszam też ludzi, którzy nie są z pierwszych stron gazet, właśnie dlatego, że jeśli ta moja popularność i rozpoznawalność w niektórych przynajmniej kręgach może się przekuć na to, że wystąpi u mnie na kanale ktoś, kto się nie przebije po prostu wiecie, ani go nie zaproszą do telewizji, ani się nie przebije ze swoim własnym na przykład kanałem i ze swoimi treściami. Ja mogę dać mu tę tubę, mówiąc krótko, mogę pomóc i mogę kogoś pokazać, to ja jestem przeszczęśliwa i staram się właśnie takie osoby zapraszać, które ja uważam, że one powinny być znane wszystkim, bo robią wspaniałe, inspirujące rzeczy, w przeciwieństwie do niektórych osób, które są znane wszystkim, a nie robią ani wspaniałych, ani inspirujących rzeczy. I trochę nad tym boleję, ale świat taki jest i tak jak rozmawialiśmy, to widz ostatecznie decyduje, kogo chce oglądać i komu chce klikać i dawać serduszko bądź łapkę. Natomiast ja się cieszę, że mogę dawać tę przestrzeń, tak samo jak wykorzystuję Instagram, na którym właśnie się widzimy. No nie po to tylko, żeby opowiadać właśnie byłam, widziałam, zjadłam, prawda, i tak dalej, tylko żeby pokazywać niesamowitych, inspirujących ludzi, którzy robią takie rzeczy, że naprawdę mi się nie śniło. I czasem mnie to onieśmiela, że ja mam tam, nie wiem, ponad 2 miliony obserwujących na Instagramie, a ludzie, którzy robią tak wspaniałe rzeczy, wiecie, przebijają się gdzieś tam, próbując dotrzeć ze swoim przekazem. To jest absolutnie nie fair, więc ja daję, po prostu daję te moje kanały innym. Bierzcie i róbcie z tego pożytek, po prostu. No dobra, a te osoby czasami odzywają się do ciebie? Masz czasami tak. Informacja zwrotna? Jejku, to jest cudowne, słuchaj. Teraz wrzuciłam na przykład filmik z okazji poniedziałku. Filip, który robi niesamowite rzeczy latając, wykonując skoki w base jumpie, doprecyzuje, że to jest dosyć ekstremalna odmiana skoków spadochronowych jeszcze w takim... Build Air Patrzcie, to Structure to. Earth Jump. Bo to jest skrót od Buildings tak. Air Structure Earth. I to są bardzo wymagające skoki. Znaczy, od razu powiem. Małych odsetek przeżywalności powyżej 30, tak zupełnie. Tak, więc ja powiem tak, nie zachęcam, nie róbcie tego w domu na własną rękę, ale do czego zmierzam? Właśnie zapytałeś, czy te osoby się odzywają. Więc to jest wspaniałe, że dostaję filmik nagrany gdzieś po prostu w pięknych widokach Szwajcarii. Od cudownego Filipa, który mówi, słuchaj, tak ci dziękuję w ogóle bardzo, że miałem okazję się pokazać, że zaprezentowałeś to, co robię. W ogóle zapraszam, może kiedyś się spotkamy na szlaku. Wiecie, to jest po prostu cudowne dla mnie, bo ja po prostu chciałam pokazać to, co on robi, a on wykonał taki gest i mi podziękował. Ale takich osób ja w ogóle poznałam mnóstwo, których ja publikuję u siebie jakieś filmy, zdjęcia, a oni potem do mnie piszą. Ta czerwona laska z tą czerwoną sukienką, która mieszka... Góralka. Tak. Tak się poznałyśmy, że udostępniłam jej zdjęcia i pokazałam, hej, zobaczcie, świetne konto, tak. Świetna dziewczyna, robi cudowne rzeczy. I ona, słuchajcie, przyjechała do Warszawy, przywiozła drugą taką czerwoną sukienkę, jaką ona nosi, tak. I my bladym świtem, bo to trzeba było zrobić z bomby, żeby nikogo nie było, robiłyśmy zdjęcia pod Pałacem Kultury, obie tak właśnie tyłem w tych czerwonych sukienkach, a teraz mamy taki plan, że wejdziemy na mnicha i zrobimy sobie zdjęcie, oczywiście się przebierzemy, nie będziemy się w tych sukienkach i szpilkach wspinać, ale że nam się przebierzemy i zrobimy sobie takie zdjęcia. Ja poznałam mnóstwo ludzi w ten sposób. Wiecie, ja poznałam w ogóle przez Instagrama, nie wiem, czy kojarzycie nim Zdaja, który jest... Tak, przepiszę z nim. Przepraszam, ja nie, Martyna. Jestem troszkę zazdrosny. Bo chciałam powiedzieć, że ja z nim piszę, ty z nim piszesz, Paulina Krupińska z nim pisze, a Dodo Bora się nie odzywa.
Mimo, że to ja jestem może poza tobą największym fanem chodzenia po wysokich górach. Ale wiesz co, ale to właśnie było tak, że też napisałam, udostępniłam i on się odezwał. I takich osób jest. Ale wytłumaczmy naszym widzom, kim jest Nimsdai. No, właśnie, oglądaliśmy dokument, przecież to. Przecież to jest szef tej wyprawy, która jako pierwsza weszła na K2 zimą. Jest to pierwsza wyprawa narodowa Nepalczyków, która jest pokażemy tak istotna. To dla Nepalczyków jest jak święto narodowe. To jest istotne, że nie wchodzili jako szef. Jest też rekordzistą świata w zdobyciu 14,8 tysięcy w najkrótszym. Świetny dokument, zapraszamy, słuchajcie, jeżeli go nie widzieliście, a to jest Himalajów i Karakor. Tak, to jest jego konto. Zapraszamy was. Tak, tak. Ale wiecie, akurat Nimsdai jest gwiazdą, tak? Więc tak. Jakby on tak naprawdę naszej promocji to już nie potrzebuje, bo ma w ogóle taką i film. Ale nie, przed filmem. Ale to było przed filmem. To ja też właśnie poznałam się z nim, tak, przed filmem. Natomiast do czego zmierzam, że jest dużo osób, które, jak już wspomniałam, robią naprawdę super niszowe rzeczy, poświęcając temu całą swoją energię, wkładając wielką pasję, zaangażowanie i serce, ja naprawdę i swoje pieniądze w to. Nie zarabiają na tym, nie mają żadnych, wiecie, współprac i poleceń. I ja chcę po prostu tę przestrzeń dać im. Więc ja nie wiem, czy się zgodzicie, ale to jest najlepsza rzecz, którą można moim zdaniem w tej przestrzeni zrobić. My zresztą też mamy taki plan, żeby jak tylko już pozamykamy nasze prywatne mieliśmy sprawy. Mieliśmy już ten plan dawno. Ten plan już był dawno, ale jakoś udało nam się 2 czy 3 razy tylko to zrobić, też przy okazji na początku wojny w Ukrainie, żeby tę naszą przestrzeń ten zasięg, który dają live i odtwarzanie live'ów, bo to, że my robimy domówkę, to jest dla żywo, to jest jedno, ale to, ile osób ją ogląda z odtworzenia, to jest wielka też wartość. I chcieliśmy to właśnie wykorzystać, żeby pokazywać ciekawych ludzi z przestrzeni internetowej, którzy być może dzięki nam mogą trochę dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Już nawet ich zapowiedzieliśmy, także mam nadzieję, że The Peak Family i na przykład pani z Australii, czyli jak ona się nazywa. Już paru osobom powiedzieliśmy, że na pewno z nimi robimy live'a i do tej pory nie mieliśmy po prostu fizycznie się ogarnąć, ale to jest bardzo ważne. Dlatego, że to rzeczywiście też pokazuje, jak bardzo możemy się wspierać, bo to jest już bardzo krótka droga, nie? Tutaj cokolwiek nie robimy, od razu mamy adresata i to jest przepiękne i to jest takie czyste i to jest tak, jak mówisz, ty cały czas, Martyna, twoje życie to jest takie pomaganie. Ja wiem, że bardzo często jest tak, że ludzie pomagają, ale są też takie osoby, które po prostu urodziły się, żeby pomagać. Ja uważam, że u ciebie to jest takie, znowu będę tutaj pięknie cię kolorować, no ale ja nie mogę inaczej, bo wszystko, co ty robisz, nawet na C-Bloggersach założyłaś koszulkę swojej fundacji, to wszystko jest dla ciebie, to wszystko u ciebie jest takie spójne i wychodzi naprawdę z zupełnie nie innych pobudek, a czasami, jak dobrze wiemy, te pobudki są dużo bardziej, jakby to powiedzieć, żeby kogoś nie urazić, te pobudki... Na pewno, zdecydowanie. Tutaj przed chwilą właśnie padło, widzę, pytanie o Kabulę i też właśnie, jeśli jesteśmy przy cudownych osobach, które są w tej przestrzeni internetowej, to chciałabym powiedzieć a propos tego, jak Fundacja Unaweza, którą założyłam, wywodzi się z programu Kobieta na krańcu świata. Tak? Tam na tych krańcach świata ja po prostu zrozumiałam, że czasem niewielki nasz gest potrafi zmienić ludzkie życie. I tak oto poznałam dawno, dawno temu, realizując jeden z odcinków programu Kobieta na krańcu świata i film dokumentalny Ludzie Duchy, poznałam Kabulę, która stała się potem moją adoptowaną córką. Kabula, która, jeśli ktoś nie wie, cierpi na albinizm, doświadczyła prześladowań z tego tytułu, dostała szansę na edukację, zresztą dzięki nagłośnieniu zbiórki, dzięki widzom, to się cudownie rozniosło. I teraz jakby w skrócie. Kabula ma też swoje konto, Aśka, weź tam znajduj, Rema Kabula, właśnie. To jest Kabula ma swoje konto i na Instagramie, i na Facebooku, i na TikToku. I dzieli się swoją twórczością, tym co robi, inspiruje innych ludzi. I słuchajcie, niedługo przyjeżdża do Polski na wakacje. I opowiem wam taką już anegdotkę, to taki sneak peek, bo to jeszcze nie wypuszczałam tej informacji. No.
No wiesz, mamo, bo ja bym chciała, tak jak ostatnio byłyśmy, żebyśmy pojechały w góry. Bo rzeczywiście, kiedy Kabula była w Polsce, pojechałyśmy, wyszłyśmy pięknym tatrzańskim szlakiem do Doliny Pięciu Stawów. O, Rema Kabula, polecam. Niech tam jej... My też nie obserwujemy, popatrz. Niech tam jej rośnie. Już obserwujemy. Mówi, słuchaj, mamo, ja bym chciała tak znowu w te góry. Ja mówię, a dobrze, no ale to gdzie jakiś... Ona mówi, słuchaj, nie, będziemy w tych górach nagrywać teledysk. Ja, słuchajcie, szykuję się do produkcji teledysku dla Kabuli. Jesteś menadżerem międzynarodowym muzycznym? To no, wiesz, niemożliwe nie istnieje, no, co ci mogę powiedzieć. Ale, będziemy... teksty, ale niestety nie, ale nie w tym języku. Tak, tak. Będziemy, słuchajcie, nagrywać w każdym razie teledysk Kabuli w Polsce. Tada! I oczywiście będę go pokazywać widzom, podzielę się, podeślę. Także to już super. W wakacje. A teraz w Polsce z kolei jest bohaterka programu Kobieta na krańcu świata z Egiptu, Sali, którą poznałam realizując odcinek w Kairze. Ona jest instruktorką boksu, trenerką boksu i daje szansę takim dziewczynkom z mało uprzywilejowanych dzielnic Kairu, żeby dzięki temu sportowi mogły coś w życiu osiągnąć. Wiecie, życie kobiety w Egipcie nie jest łatwe. I nie oceniajmy tego z perspektywy turystów, którzy tam jeżdżą do pięciogwiazdkowych hoteli. I ona daje tę szansę dziewczynom i przywiozła trzy swoje podopieczne, 13-14 lat, które są teraz w Polsce, z którymi byłyśmy na Starówce, w tej chwili są akurat w Cetniewie, na przygotowań olimpijskich. Kolejnych, tak, w Centrum Przygotowań Olimpijskich na kolejnych treningach. A ja poznałam dziewczyny z Saszą Sidorenko, która również jest bardzo aktywna w przestrzeni internetowej. Cudowna zresztą dziewczyna, pięściarka, wielokrotna mistrzyni w boksie zawodowym. I wiecie, i mamy tutaj te wszystkie puzzle. A uwaga, ponieważ miałam taki dzień, że nie mogłam się zająć dziewczynami z Egiptu, Sasza miała z nimi dwa treningi dziennie przez cały ten czas. One jeszcze są, jeszcze cały czas są w Polsce. Ja mówię, Boże, brakuje mi rąk do pracy. I dzwonię, uwaga, do kogo? Do Zeny, która jest bohaterką programu Kobieta na krańcu świata z Libanu, która z Libanu musiała niestety uciekać i mieszka w tej chwili w Polsce. Dzięki pomocy polskich przyjaciół teraz jest tu, ma mieszkanie, pracę. Ja mówię, Zena, potrzebuję twojego wsparcia. Mam dziewczynę, trzeba je ogarnąć, pójść na wycieczkę, nakarmić i w ogóle wchodzisz w to, ona mówi, wchodzę. Słuchajcie, to jest cudowna, niesamowita sieć ludzi, z którą można góry nie tylko w ogóle zdobywać, ale je przenosić. To jest wspaniałe po prostu. Właśnie za to kochamy internet. Martyna... No nie tylko internet, bo to jest kwestia programu, ale tak, internet ułatwia komunikację. Internet ułatwia komunikację. Martyna, przedwczoraj chyba, właśnie a propos tematów trudnych, bo ja chciałabym o tych trudnych mówić, dlatego że ty jesteś takim gościem, którym możesz wnieść... Ale potem ja poczekaj, muszę dobrze. Możesz wnieść bardzo dużo w życie innych. I na przykład przedwczoraj dostałam taką wiadomość od kobiety i do tej pory nie wiem, co jej napisać, aż mam ciarki. I to nie jest wypowiedziana historia. Krótkie było tam odpowiedzi na pytanka. Pani zadała właściwie jedno pytanko, jedno zdanie. Brzmiało ono tak. Jestem w domu przemocowym, co mam robić? Nie dopytuję, prawdopodobnie to jest dojrzała kobieta. Co ty byś takiej osobie poradziła? Bo ja nawet nie jestem w stanie niczego mądrego jej wymyślić, oprócz tego, że może się zgłosić do fundacji i spróbować w jakikolwiek sposób z tego domu się wynieść. Ale czy ty masz jakieś rady dla takich osób, które nas oglądają, które chciałyby coś zmienić w życiu, które chciałyby poczuć, że mają siłę, które się boją przez całe życie czegoś? Czy ty uważasz, że zawsze, za wszelką cenę trzeba w życiu walczyć? Czy można się poddać, bo czasami nie mamy wyjścia? To jest złożone pytanie i ja bardzo zawsze się powstrzymuję przed takim radzeniem, bo... Ja mieszkam w Warszawie, w dużym mieście. Mieszkam w Polsce, która jest... Tu akurat mówimy o kobiecie z Polski, ale ja często jestem na krańcach świata i próba mówienia o tym, wiesz, po prostu zmień swoje życie. Kobiecie, która mieszka w Lepiance i
i rozumiem, że nie ma żadnych perspektyw i znikąd wsparcia, bardzo łatwo jest udzielać rad, a trudniej jest potem wziąć odpowiedzialność za taką osobę. Więc dlatego powołałam Fundację do Życia. Ale zakładamy, że my mówimy o Polsce, tak? I teraz tak, ja jestem z Warszawy, mam rodziców, którzy wesprą mnie w każdej sytuacji, mam przyjaciół, którzy wyciągną do mnie rękę, mam pieniądze, co jest nie bez znaczenia w takich sytuacjach. Więc zawsze uważam, że trzeba walczyć, zawsze jest wyjście i zawsze jest droga, choć ta rada przy takiej znikomości danych tak, może być zupełnie nietrafiona. Nawet w przestrzeni internetowej są fundacje, które oferują możliwość czatowania, zorientowania się zarówno w sytuacji prawnej, jak i w sytuacji zabezpieczenia choćby loku i dachu nad głową, gdyby ktoś zdecydował się taki ruch zrobić i z tego domu uciec. Są ośrodki interwencji kryzysowej, w których naprawdę można szukać tej pomocy, tylko pierwsze, co trzeba zrobić, to w ogóle uświadomić sobie, że to jest problem i powiedzieć to sobie głośno. Podzielić się z kimś i poprosić o wsparcie, bo ciężko jest przejść taką drogę samemu. Czasem to nawet nie jest ta najlepsza przyjaciółka, czasem to jest jakaś naprawdę życzliwa osoba obok. I zawsze mówię, że prawdziwe pomaganie też nie musi polegać na tym, że zakładamy fundacje, w ogóle wpłacamy miliony monet na różne organizacje charytatywne. Czasem ta najważniejsza pomoc to jest to, żeby zwrócić uwagę, że sąsiadka, która wychodzi z mieszkania obok, po raz kolejny widać po niej ślady maltretowania, albo jest zwyczajnie smutna, zamyślona, albo słychać krzyki w mieszkaniu obok. I ja mam taki charakter, że nigdy nie powiem, to nie jest moja sprawa. Bo podejść, popatrzeć w oczy i zapytać, czy słuchaj, czy wszystko jest okej, czy mogę coś dla ciebie zrobić, to każdy z nas może taki gest wykonać, tak? I to wcale nie jest wtrącanie się w czyjeś życie. Więc ja mam nadzieję, że ona ma chociaż jedną osobę w swoim otoczeniu, która jest w stanie przytrzymać ją za rękę i podjąć jednak działanie. Zawsze jestem za akcją i za tym, żeby walczyć, bo wiesz, Asia, sama ostatnio opowiadałaś o różnych trudnych doświadczeniach ze swojego życia i to nie jest tak, że nas omijają choroby, nieszczęścia i różne dramatyczne sytuacje. Ja naprawdę wiem, jak to jest być na kolanach czasem i nie mieć siły się podnieść. Ja znam to uczucie też, jako człowiek, jako kobieta, jako matka i ja znam to uczucie absolutnej bezsilności i zawsze jednak wybierałam to, żeby płynąć w stronę powierzchni wody i żeby się wydostać i żeby mimo wszystko walczyć. Choć ja mam świadomość, że mam wokół naprawdę ludzi, na których mogę liczyć, i to jest bezcenne. Tak, ja mam w ogóle coś takiego w sobie też i ostatnio gdzieś tam nawet powiedziałam w jakimś wywiadzie, że dla mnie to jest swego rodzaju atawizm, że ja mam też coś takiego, że ja po prostu walczę do samego końca. Jeżeli my, kobiety dwie, możemy wam dać taką siłę, to my wam teraz ją przesyłamy tutaj w kosmos. Maciek, też daj trochę od siebie. Tak, ja daję, ale słuchajcie, to mamy 22:47. Musimy pilnować czasu, bo wiesz, że teraz ważna informacja dla ciebie jako influencerki roku, że live'y na Instagramie teraz są tylko na 60 minut i potem się wywala i nie możesz go zapisać. Więc musimy i nas wywaliło. Mamy jeszcze czas. Jeszcze chwilę. Tydzień temu. Słuchaj, bo Maciek musi zadać pytanie. Ja tutaj będę za parę letami, bo my też czuję tę energię. Dawaj, Maciek. Bo mówiłaś o mnichu i tak dalej. Słuchaj, ja miałem to już spytać dawno. O nie. A powiedz mi. Idziecie razem na wyprawę? O to chodzi? Tam to też chętnie. Ale słuchaj, jak się robi siku i kupę na 8000 metrów? Słuchaj, wbrew pozorom jest to pytanie, które wcale nie jest takie rzadkie, bo nie, bo wiele kobiet szczególnie pyta mnie ojej, ale jak to właśnie tam jest żyć na tej wysokości, tak? I to jest tak, że teraz będzie trochę anegdotycznie. Ważne jest, słuchajcie, żeby są takie bidony z takimi bardzo szerokimi wlewami, tak? Bo jak gotujesz w górach i topisz śnieg,
bo to jest jedyny sposób pozyskania wody, tak? Musisz w menażce stopić śnieg i przelać do bidonu. Więc ważne, żeby ten bidon miał w ogóle taką szeroką szyjkę, bo jak przelewasz z tego garnka, wiesz, ręce ci się trzęsą, to żeby trafić. I te bidony mają ten plus, że one się nadają właśnie nie tylko do tego, żeby przetrzymywać tam napoje, ale również do tego, żeby załatwiać do nich, a mianowicie... No jak te same? To są te same bidony? Jedne bierz do pięć, nie. I teraz kluczowe jest to, że masz właśnie no minimum dwa takie bidony, tak? Znaczy ja miałam dwa i pamiętam, że to nie o to chodzi, żeby one były w innych kolorach, to nie wystarczy. One muszą być tak dobrze oznakowane, który jest do czego, żeby już po wyciągnięciu ręki, kiedy jest w ogóle ciemno, zamień, zawierucha, żebyś po prostu wyczuł, który bidon jest który. No więc ja dokładnie takie dwa bidony miałam. Jeden służył do tego, żeby z niego pić, a drugi służył do tego, żeby do niego siusiać. Nie wychodząc z namiotu, bo dodam, że i opisywałam to w mojej książce Przesunąć horyzont, że naprawdę człowiek z czasem na wysokości w górach traci resztki godności. Już po prostu, wiecie, ubranie tych wszystkich warstw, wyjście na zewnątrz po to, żeby zrobić siusiu, no to jest po prostu powyżej możliwości ludzkich, nie? Szczególnie dla dziewczyny, umówmy się. No więc nie wychodzi się z namiotu. Dodam, że w tym namiocie z reguły nie jest się samemu. Więc na tej przestrzeni 2x2 jest jeszcze partner wspinaczkowy, minimum jeden. Więc to w ogóle, wiecie, w ogóle wspinaczka w górach uczy wielkiej wyrozumiałości, wielkiej takiej cierpliwości też do drugiego człowieka. Pokazuje ci bardzo dużo o tobie samym i w ogóle o ludzkiej naturze. I ja mam taką, miałam prześmieszną jakby historię, że jeden z wybitnych himalaistów, Simone Moro, jeden z najlepszych w ogóle himalaistów, który wspinał się również, nie powiem, że ja się z nim wspinałam, tak? On po prostu był takim wolnym elektronem, z którym się wspinaliśmy i spotykaliśmy w poszczególnych obozach. No i pamiętam, że ja byłam strasznie zmarznięta, on akurat mówi: Martyna, weź mój śpiwór, ogrzej się, ja idę do góry, nie będzie mnie tam dwa dni, wrócę, to go odbiorę, wiesz. Ja wzięłam od niego ten śpiwór i pamiętam to jak dziś, bardzo źle się czułam, załatwiłam się do tego bidonu, słoika, zakręciłam go i to jest jeszcze tak, że nie wystawia się go poza śpiwór, bo on zamarza, jakby wszystko zamarza, więc wszystko, co masz, trzymasz w śpiworze, skarpetki, baterie, aparat, telefon, jeśli masz, satelitarny, no i również te bidony wszystkie, no bo na zewnątrz ci wszystko zamarznie. I ja, słuchajcie, włożyłam ten bidon do środka, położyłam się i po chwili czuję, że ja go po prostu nie dokręciłam precyzyjnie i to wszystko się wylało, w tym wszystkim. I słuchajcie, ja wysuszyłam ten śpiwór i mu oddałam. No Boże. Dałam mu się do tego. Może nas ogląda, to się właśnie dowiedział po 15 latach. Powiedziałam mu o tym na jakiejś prelekcji, więc Simone, po prostu wybacz. Ale wiecie, to były też takie czasy, że dla mnie taki śpiwór to był w ogóle majątek. Wiecie, to ja po prostu nie wiedziałam w ogóle, co mam zrobić, jak w ogóle to naprawić, no bo nie wiem, uprać nie upierzesz, pralni chemicznej w ogóle nie ma. No w górach masz ten śpiwór i on gwarantuje ci bezpieczeństwo też i że możesz po prostu w niego się owinąć. Ja więc ja mu powiem, no w ogóle nie ma niczego dobrego, co mogę mu powiedzieć, więc w ogóle nie powiedziałam. No i taka to jest właśnie historia kulisy wielkich, wiecie, wielkich wypraw górskich. No, no dobra, ale sekundę. A jak zimno jest w takim namiocie? No bo kurde, to jest niewyobrażalne dla mnie. To jest moim marzeniem, ale ponieważ chwilowo mam opór w domu, to nie robię na razie tego. Na razie ma opór, bo jeszcze są dzieci małe. Aha, okej. Okay. Wiesz co, to znaczy dla mnie to jest jakby też taki ważny czynnik jakby czasowy, tak? Ja nie jeżdżę teraz na długie wyprawy, bo mam córkę, która ma 14 lat i jakby tak zdecydowałam, że... 4 będziesz jeździć. Będę jeździć, nie no, będę jeździć, tak? Bo żeby było też jasne, najgorsze rzeczy, które się przydarzyły i najbardziej niebezpieczne, wydarzyły się nie na wyprawach wielkich, ekstremalnych, nie na rajdzie Dakar, nie na podczas realizacji projektu Korona Ziemi czy w innych dzikich miejscach, tylko wydarzyły mi się w normalnym życiu. Życie po prostu jest niebezpieczne z gruntu. Ale powiem ci tak, no, pamiętam, że w trakcie wyprawy na masyw Winsona, najwyższy szczyt Antarktydy,
który, dodajmy, nie jest najtrudniejszym szczytem, ale jeśli pogoda się zepsuje, to każda góra potrafi być najtrudniejszym szczytem. I przypominam, że ludzie giną w Tatrach i na Babiej Górze potrafią się zagubić. Babia Góra. Widać, Babia Góra jest bardzo zdradliwą górą, tak. Szybko się pogoda zmienia. Pogoda się zmienia. Bo w ogóle nie ma łatwych gór, tak? To trzeba sobie powiedzieć jasno i zawsze góry. Dlatego uważajcie na górce Szczęśliwickiej, bo tam też może być gór. Jestem zdania, że tak. No ale słuchaj, w każdym razie pamiętam, że miałam w namiocie to prawie minus 30, tak? Zegarek mi nie do końca funkcjonował. Ja zawinięta w śpiwór i w kombinezonie puchowym po prostu dygotałam przez kilka dni, bo niestety było absolutne załamanie pogody i miałam tylko tak wystawiony nos i, no i próbowałam, prawda, przetrwać i się zregenerować i udawać, że się rozgrzewam i nawet spróbować zasnąć. Więc bywa, że jest bardzo, bardzo zimno. Ale bywa też, że jak słońce przygrzeje, to w namiocie szczególnie robi się upalnie, więc warunki są różne. Przepraszam, bo nie odpowiedziałeś na drugą część pytania. Widzowie nas tutaj oglądają. Mówiłeś tylko o jedynce. O jedynce, a czy to jest ta dwójka bardzo skomplikowana, bo mamy tak około 4 minut. Nie dobra, wiem, czy to jest dobry pomysł na zakończenie tego live'a. To jest najistotniejsze, na tych najpiękniejszych górach, czyli na przykład na masywie Vinsona czy Denali, służby, które w ogóle pozwalają ci wyjść w te góry, przypominają, że z gór musisz znieść wszystko, literalnie wszystko. Od tego są specjalne torebki i nie można zostawić ze sobą żadnego śmiecia i niczego po sobie, więc jest to challenge, ale uważam, że tak jest. Przepraszam, żebym dobrze zrozumiał. Ja oczywiście znałem tą zasadę, ale jestem ciekawy, jak to wygląda w praktyce. Czyli rozumiem, że jeżeli wnosisz ze sobą 50 kilogramów jedzenia na górę, tak? W cudzysłowie, jako wyprawa, no wiesz, no nie ważą. To mniej więcej, powiedzmy, odejmijmy płyny, które wiadomo, 40 musisz znieść z powrotem. Słuchaj, widzę, że jesteście po prostu teraz jak małe dzieci, które strasznie się fascynują w ogóle takimi... Bo dobór prędzej czy później na to pójdzie. I muszę wiedzieć, ile muszę targać. I on naprawdę chce wiedzieć wszystko. Ale jest dużo takich rzeczy, powiem ci, które można opowiadać jako no właśnie nie anegdoty, bo to są rzeczy z życia wzięte. Tak. To musimy się spotkać, Martyna, bo ja na przykład chciałabym tylko jeszcze na koniec zapytać cię, jak to jest z podróżami? Czy ty teraz gdzieś będziesz jechała? Oczywiście, że tak. Więc ja właśnie się pakuję, jadę na Wyspy Owcze. Pozdrawiam Sabinę, którą poznałam przez internet. Tada, na Instagramie. Więc jadę na Wyspy Owcze, jedziemy z Maryśką, a potem, słuchajcie, jadę na wspaniałą wspinaczkę z moją najlepszą przyjaciółką Alinką Markiewicz, przyjaciółką od wspinaczki w szczególności. I słuchajcie, od 15 lat nie byłyśmy same na wspinaczce. Bo ja zawsze dziecko w nosidełku, dziecko obok, dziecko ty popilnuj dziecka, ja się powspinam, a teraz ty możesz sobie pójść gdzieś tam w górę. Cały czas. Od 15 blisko lat, no bo najpierw w ciąży, ostatni raz byłyśmy, jak byłam w ciąży, pamiętam. Ja jeszcze nie wiedziałam, że jestem w ciąży i wtedy się ostatni raz wspinałyśmy tak naprawdę same. A teraz to wreszcie nastąpi. Jesteśmy w Dolomitach, znaczy jeszcze nie. Arko? W Arko? Nie, my planujemy Cortina i jakby te okolice, La Villa, Val Gardena. Arko to Garda. Tak, więc cudowne wspinaczki w kobiecym, czysto kobiecym, dwójkowym teamie. Powiem ci tak, zazdro, to po pierwsze. No, ja sobie... Że wspinaczka, że fajnie. Musimy kończyć, bo inaczej wywali nam tego live'a. Ale wiesz, co powiem? Dopiero się rozgrzaliśmy, więc jak nam odmówisz kolejnego live'a za jakiś czas, to obrazi się na ciebie 5000 ludzi, bo nam wszyscy piszą, że powinniśmy... Zrobić drugiego, a wiemy, że jest późno, wiemy, że ty chcesz iść spać, jutro mam zdjęcia od samego wczesnego poranka, więc na pewno jeszcze się spotkamy, czy nie, Tynka? Dobrze ci miło było? Spotkamy się. Obiecuję. No to całujemy. Wszystkiego dobrego i dziękuję za tak liczne przybycie, kochani. Bardzo, bardzo, tak, bardzo. Dziękuję. I oglądajcie jeszcze na YouTubie swój kanał. No i teledysk Kabuli. Kiedy premiera? Myślę, że sierpień, wrzesień coś wypuszczę.
No to będziemy śledzić, będziemy podbijać. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Bardzo ci dziękujemy. Wspierania. Pamiętajcie, kanał dalej. Całujemy was mocno, ja się tak boję, że... Dzięki wielkie. Całujemy, kochamy. Cześć. Cześć.